Cześć, ja dzisiaj tak na szybko chciałem taką jedną rzecz tutaj poruszyć i zadać przede wszystkim pytanie do niektórych ludzi, twórców YouTube'owych. Po co rozpowszechniacie pierdoły? Już mówię, o co mi chodzi. Słuchajcie, przede wszystkim nie będę poruszał tutaj kwestii kształtu ziemi, wiecie, płaska, okrągła, bla bla bla, bo jak oglądacie mój kanał, to wiecie, że ten temat, powiedzmy, uważam za zakończony tutaj na kanale, więc nie będę się w to wcale wgłębiał, ale jest taka pewna rzecz, która no gdzieś tam się pojawia bez przerwy, że tak powiem. No i ja się tak zastanawiam, dlaczego takie coś ma miejsce, że po prostu są rozpowszechniane takie bzdury, a już tłumaczę, o co chodzi. Jest tutaj kanał SOS Ziemia 2.0 i ten kanał dwa dni temu zamieścił taki film pod tytułem "To przed tobą ukrywają, masz tego nie wiedzieć". No to jest jeden z tych takich filmów, wiecie, zlepek różnych takich filmików, różnych hasełek, że wszyscy kłamią, bla bla bla, wszystko wiadomo, o co chodzi. Nie będziemy wnikać w szczegóły, bo tych filmów jest bardzo dużo. Te kanały kopiują jeden od drugiego, wklejają to. Każdy, kto gdzieś tam w temacie się tutaj porusza, no to wie. No ale ja chcę się skupić na jednej takiej ważnej rzeczy, która no jest dla mnie bardzo, bardzo taka dziwna, nie? Dlaczego tak się dzieje, że ktoś po prostu wkleja coś takiego bezwiednie i jakąś ideologię do tego dorabia. To chodzi tutaj o taki filmik, który właśnie ci wszyscy twórcy lubią pokazywać. To jest filmik z zatrzymania jakiegoś kutra rybackiego przez statek wojenny, jakiś tam okręt. Na pewno znacie ten filmik. Filmik pochodzi oryginalnie tutaj z tej strony. No i tutaj są pokazani wędkarze jacyś, tak? Widać tu wędki. No i do nich podpływa wojenny statek i każe im zawracać, bo to jest teren jakiś tam zakazany, coś takiego. No i z niewiadomych przyczyn ktoś podłapał ten filmik i zaczął wklejać ten filmik, jakoby to był dowód na to, że nie wolno płynąć na Antarktydę, no bo tam wojsko, broni i tak dalej. No i dobra, nie będziemy rozpatrywać tego, czy tak jest, czy tak nie jest, czy to wojsko tam broni, czy nie broni, bo by trzeba było tam pojechać i się przekonać, tylko to już nawet nie chodzi o to, nie? To ta kwestia jest kwestią oczywiście do sprawdzenia, czy to wojsko tam broni, czy nie broni. Ja tego nie wiem na 100%, jak to jest, ale ten filmik, problem jest taki, że ten filmik wcale nie dowodzi tego. A dlaczego tego nie dowodzi? Ponieważ ten filmik nie pochodzi z rejonów Antarktydy i zaraz wam pokażę dlaczego. I teraz każdemu się rzuca w oczy to, jak ci ludzie są ubrani. No, jeżeli myślicie, że w okolicach tak zwanej lodowej ściany na Antarktydzie, czy cokolwiek tam jest, no jest tam na pewno zimno, prawda, skoro jest lód, ludzie sobie pływają w samych koszulkach, no to chyba coś tutaj troszeczkę jest nie tak. No ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ten filmik pokazuje nam na samym początku, film został dodany 4 lata temu, jakby ktoś chciał poszukać, to niech sobie znajdzie. Pokazuje nam lokalizację. To jest Bass Strait, Australia, czyli to jest cieśnina Bass, tak zwana, no tak to chyba się tłumaczy, cieśnina Bassa. No i tu mamy koordynaty podane. No i jak sobie wejdziemy teraz na Google Earth, tak, to okazuje się, że ta cieśnina Bassa leży u podnóży Australii, to jest na południe od Melbourne, pomiędzy Australią a Tasmanią, nie? I teraz jak sobie zobaczymy tutaj na tej mapie, spokojnie, zaraz porównamy to z mapą płaskiej ziemi, tak zwaną mapą płaskiej ziemi. No i mamy tutaj Tasmanię, tak? I tutaj mamy tą cieśninę Bassa, nie? Jeszcze sobie dla porównania szybko zobaczymy z tego filmiku, to przed tobą ukrywają, że tutaj też jest wyraźnie napisane. Jak wojsko strzeże tamtych rejonów, cieśnina Bassa. Popłyniecie za blisko lodowego muru, tak? Czyli cieśnina Bassa jest kojarzona z lodowym murem, czyli Antarktydą, tak? No i teraz tak, z tej cieśniny Bassa, jak widać, do Antarktydy jest kawał drogi, więc nie wiem, jakim cudem ktoś w ogóle sobie, znaczy ja nie wiem, jakim cudem, no po prostu to jest zwykła manipulacja i kłamstwo, dlaczego tak się stało. Ktoś takie zatrzymanie w cieśninie Bassa sobie po prostu podciągnął pod,
pływanie gdzieś tam u podnóża Antarktydy. To jakbyśmy sobie nawet zmierzyli tutaj na mapie Google Earth, na tej aplikacji, no to nam wyjdzie, że z tej cieśniny do Antarktydy mamy jakieś około 3000 kilometrów. Trochę doszło tutaj do pewnego nadużycia, tak? Tak naprawdę doszło do po prostu zwykłej manipulacji. No i nawet jeżeli sobie weźmiemy, otworzymy tą przez niektórych nazywaną, używaną mapą płaskiej Ziemi, mapę Gleesona, w oryginale gdzieś tam sobie ją znajdziemy, no to jak sobie przybliżymy tutaj, gdzie jest Australia, no to też wyraźnie widzimy, że mamy tutaj Australię, nawet na tej właśnie mapie płaskiej Ziemi, już pomijając fakt, czy ona działa, czy nie działa i całego kształtu Ziemi, ale te dwie mapy no, są bardzo podobne do siebie. Niech już każdy sobie odpowie, dlaczego są podobne, ale to jest nieistotne. To na tej mapie też widzimy Bass Strait, czyli tą cieśninę Bassa. Widzimy Tasmanię i widzimy takie same położenie, gdzie do tej tak zwanej ściany lodowej jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. No to jakbyśmy sobie to tak popatrzyli w tej skali, no to ta ściana od tej cieśniny Bassa do tej ściany lodowej mamy długość porównywalną do szerokości całej Australii, więc jakiejkolwiek mapy byśmy sobie tutaj nie użyli, czy mapy Ziemi przedstawiane jako glob, czy płaskiej Ziemi, no to ta cieśnina Bassa pomiędzy Tasmanią a Australią nie ma nic wspólnego z Antarktydą, prawda? Nic, absolutnie nic, czy to na jednej mapie, czy to na drugiej mapie. Co też widać oczywiście na tym filmie, gdzie ci ludzie, po ich ubiorze można zobaczyć, że to raczej jest miejsce, gdzie jest ciepło. Więc tak, moi drodzy, no tak właśnie się zachowują ludzie, którzy no, po prostu chcą dorabiać ideologię do jakiegoś wyłapanego filmiku z internetu. No i sobie takie rzeczy wklejają. Dorabiają do tego ideologię, no i tym samym dezinformują po prostu ludzi, nakręcają jakąś tam narrację, że niby ten statek, czy tam jakaś łódka z wędkarzami, nie wiem jak to się tam fachowo nazywa, został zatrzymany przez okręt wojenny i zawrócony i że to miało miejsce niedaleko ściany lodowej, gdzie oczywiście to jest bzdurą, bo coś takiego nie miało miejsca i to łatwo sprawdzić i każdy może to sprawdzić, no ale jak widać lepiej tego nie robić, tylko siać manipulacje i kłamstwo, nie?